Dzięki rządowemu wsparciu udało się uratować wiele firm dotkniętych obostrzeniami w czasie epidemii koronawirusa. Jedną z nich jest gnieźnieński Polanex. Dziś przedsiębiorstwo odwiedził prezydent Andrzej Duda. Firma, śmiało można powiedzieć, szyje koszule na cały świat, szyje koszule dla najbardziej znakomitych, rozpoznawalnych światowych marek. Zakłady przeszły nie tak dawno bardzo trudny moment. Firma stała na krawędzi bankructwa w związku z pandemią koronawirusa. Zatrzymane dostawy, a przede wszystkim, co najgorsze, tutaj koronawirus pojawił się w firmie, zakład musiał zostać zamknięty. Na szczęście Agencja Rozwoju Przemysłu wyciągnęła pomocną dłoń, polskie państwo wyciągnęło pomocną dłoń do zakładów. Nie tylko, że przyszło nowe kierownictwo, przyszedł nowy zarząd do firmy, ale przede wszystkim przyszły pieniądze na ratunek, programy rządowe, które były uruchomione w związku z pandemią koronawirusa, a także dodatkowe środki w ramach doinwestowania po to, by zakład się mógł rozwinąć. Co dla mnie najważniejsze, wreszcie zaczęto tworzyć tutaj godziwe warunki pracy.